Stan drogi powiatowej pomiędzy Sadykierzem a Brzozowem, moi drodzy, jest fatalny. I cieszę się, że po 4 latach naszych wniosków, kiedy pisaliśmy do powiatu, kiedy chcieliśmy powiatowi pomóc finansowo w zrealizowaniu tej drogi, powiat uwzględnił w budżecie na rok 2022. Jest to oczywiście pokłosie nie tylko naszych wniosków, ale również zaangażowania mieszkańców, którzy w ubiegłym roku złożyli petycję do powiatu o realizację tej inwestycji, ale to również moje rozmowy z wieloma radnymi powiatowymi, gdzie pokazywałem im stan tej drogi i prosiłem o dołożenie do budżetu na rok 2022. Udało się. Dodatkowo pokazywaliśmy powiatowi, jakie można środki pozyskać i tutaj również powiat pozyskał 250 tysięcy złotych z tak zwanych dojazdówek i wspólnie dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu, dzięki środkom z gminy, powiat będzie mógł zrealizować tą inwestycję. Pieniądze z gminy oczywiście będą pochodziły z kredytu, bo my musimy pożyczać z banku pieniądze, żeby powiatowi pomagać w realizacji jego inwestycji, ale najważniejsze, że ten odcinek zostanie zrobiony. Tu oczywiście problemem jest jakość tej drogi i stan tej drogi. 4 lata temu wystarczyło tu zrobić 2 razy nakładkę i byłoby wszystko w porządku. Teraz wnioskowałem dodatkowo do projektu, żeby położyć jeszcze siatkę wzmacniającą, ponieważ ta droga rozeszłaby się nam nawet po złożeniu, po wykonaniu tych nakładek. A tak siatka nam wzmocni jakby całość konstrukcji i ta droga będzie mogła funkcjonować przez wiele lat. Oczywiście słowa podziękowania należą się również naszym radnym Rady Gminy, którzy widzą potrzebę realizacji, pomimo że to nie jest nasze zadanie, widzą potrzebę realizacji i pomocy również powiatowi, tak żeby budować, remontować te najgorsze odcinki na terenie naszej gminy. Drugim zadaniem, które będziemy realizować we współpracy z powiatem tomaszowskim, gdzie będziemy pomagać powiatowi tomaszowskiemu finansowo, będzie to realizacja utwardzonego pobocza wzdłuż drogi w Luboczy. Od skrzyżowania dróg powiatowych do świetlicy strażnicy na odcinku 570 metrów. Będzie to wykonane utwardzone pobocze o szerokości 1 metra zgodnie z tą technologią, którą mieszkańcy zadecydowali na zebraniu sołeckim. Radni Rady Gminy wyrazili zgodę na tą pomoc finansową, aczkolwiek tak jak w poprzednim przypadku będziemy musieli zaciągnąć kredyt, żeby pomóc powiatowi tomaszowskiemu. Gdyby nie nasza pomoc, to zadanie nie byłoby realizowane w tym roku.